Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale i zapraszam Was na kolejny unboxing. Tym razem będzie to monitor od Philipsa. Model tego sprzętu to 227E6, chyba tak to brzmi dokładnie. Czym się to wyróżnia, tak złapałem sobie, bo mi jest łatwiej czytać. 22-calowy monitor wyświetlający rozdzielczość Full HD. 22 cale to jakieś 54,6 cm dokładnie. Technologia Soft Blue, IPS, to jest ważne, bo to jest w niewielkiej cenie monitor dostępny, a zastosowano w nim matrycę IPS-ową. Temu się przyjrzymy bliżej w recenzji. Mamy Wide Viewing Angle, HDMI, MHL, no i oczywiście LED. To nam producent pisze na opakowaniu, tak mniej więcej ono wygląda. Nie będę się tutaj rozwodził, zapraszam Was do środka. Zajrzyjmy sobie do pudełka. No pudełko niewielkie, bo niewielki jest rozmiar samego monitora. No i co tutaj mamy? Mamy oczywiście fragment stopki, no taki okrągły. Zaraz sobie złożymy cały zestaw. Dalej mamy wypełnienie steropianowe. Mamy kabel DSAP, czyli VGA, dosyć popularny kilka lat, czy kilkanaście lat temu. Mamy oczywiście kabel zasilający, zasilacz jest wbudowany, tak wygląda, zasilacz jest wbudowany w monitor. Mamy przewód DisplayPort. Mamy papierologię, która się składa z takiego Quick Startu. No i chyba tyle. I sam monitor mamy oczywiście, ja sobie tutaj w ten sposób postaram wyjąć, do niego za chwilkę przejdziemy, ja tu jeszcze zerknę, czy nic nie mamy. A jednak nie, słuchajcie, mały refresh, mamy zasilacz zewnętrzny, który wygląda tak, jak wcześniej go nie dostrzegłem. No i ten kabelek, który wcześniej wspomniałem, wpinamy do zasilacza, no i tą końcóweczkę wpinamy do monitora. Całkiem fajne rozwiązania, do tej pory się spotykałem jedynie i byłem fanem raczej rozwiązań, gdzie zasilacz był w monitorze, natomiast te też są całkiem fajne. No i mamy oczywiście płytkę z instrukcją wersji elektronicznej. I poza tym tutaj już nic nie znajdziemy. Samo złożenie monitora trwa dosłownie chwilkę. Mamy gotowy, kompletny zestaw. No niewielkich rozmiarów, jak wiadomo, 22-calowy monitor, jednakże z matrycą IPS-ową. O tym będzie więcej w recenzji. Przyjrzymy się temu podczas testów. Natomiast no, w tym krótkim unboxingu ja się już z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, standardowo piszcie w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!